Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Eliza Michalik. Zostań moim patronem. Dzień dobry moi drodzy. Na kawkę Was zapraszam, jak zawsze wiem, że lubicie. Dziś wyjątkowo, uśmiecham się w ogóle od początku, bo mam dobre wiadomości. Dobra wiadomość natury ogólnej jest taka, że zmienia nam się klimat. I muszę to powiedzieć nawet ja, największa ze wszystkich sceptyczek, z całą pewnością do zwycięstwa demokracji w Polsce daleko, ale ponad wszelką wątpliwość coś się wreszcie ruszyło. Ten zmieniony klimat wyczuwa się w powietrzu, jak to zazwyczaj bywa z klimatami. Tę duszność poprzednią też się wyczuwało. Prawu i Sprawiedliwości sypie się dużo rzeczy. Wychodzi na jaw dużo błędów, zaniedbań, a nawet przestępstw, jak przypadki nielegalnej inwigilacji, co jest zresztą aferą nie tylko polską, ale i międzynarodową. Jest to słusznie nazywane przez polską i zagraniczną prasę polską aferą Watergate. Dziś oczywiście będę mówić o przesłuchaniu przed senacką komisją dotyczącą, badającą przypadki nielegalnej inwigilacji. Polska notabene była jedynym krajem, jak się okazuje, która systemu Pegasus używała w całości do spraw wewnętrznych, bo wszystkie kraje, które kupiły Pegasusa, używają go do walki z zagrożeniami zewnętrznymi, z terroryzmem najczęściej, albo z kartelami narkotykowymi czy mafiami. Polska jest jedynym krajem, który w 100% używał, mam nadzieję, albo wciąż używa Pegasusa przeciw własnym obywatelom. Zanim jednak powiem o Pegasusie, powiem o akcji Aleksandra Twardowskiego, który na Twitterze, i zachęcam Państwa, żebyście zajrzeli na jego profil, występuje jako Olo Czarny. Bo Aleksander Twardowski, który jest znanym już w tej chwili działaczem społecznym, przedsiębiorcą, który robi społecznie niesamowicie dobre rzeczy, zrobił wczoraj coś nieprawdopodobnego i Państwo dzięki jego inspiracji, ja również dołożyłam swoją skromną cegiełkę, zrobiliście coś nieprawdopodobnego. Z inicjatywy Olo Czarnego, czyli Aleksandra Twardowskiego, uratowaliśmy telefon zaufania dla dzieci. 116 111. Nie pozwoliliśmy zamknąć infolinii. I jeszcze raz w tym miejscu dziękuję Tobie, Olek, bo kurczę, bez Ciebie by tego nie było. Nie pozwoliliśmy zamknąć infolinii, na której dzieci mogą uzyskać pomoc. W Polsce sytuacja dzieci borykających się z problemami psychologicznymi czy psychicznymi jest dramatyczna. 1200 dzieciaków rocznie, ponad już w tej chwili 1200 dzieciaków rocznie próbuje odebrać sobie życie. Czworo dzieci codziennie, a dziecięca psychiatria w Polsce kompletnie leży. Leży to nawet za mało powiedziane, bo aż w 5 województwach nie było w 2020 roku choćby jednego, wyobrażacie to sobie Państwo, choćby jednego oddziału psychiatrii dziecięcej. Te oddziały psychiatrii dziecięcej, te szpitale, które są, ich stan i stan psychiatrii dziecięcej w Polsce opisywał w znakomitym artykule Janusz Schwertner z Onetu, w nagradzanym artykule, sięgnijcie Państwo do niego. Tam jest opisany stan, w którym są szpitale leczące nasze dzieci. Kurczę, nasze dzieciaki. To jest niesamowite. W filmie Spotlight pada taka kwestia, że żeby skrzywdzić jedno dziecko, potrzeba całej wioski. Chodzi o to, że nie można skrzywdzić dzieciaka, jeśli nie pozwoli na to cała grupa dorosłych. Wszyscy, od buciczka do trzewiczka. Nie tylko rodzice, którzy czasami po prostu nie wiedzą, gdzie pójść, chcą pomóc, widzą, że coś się złego dzieje, ale też nauczyciele, psychologowie, lekarze, oddziały psychiatrii dziecięcej, dziennikarze. Naprawdę wiele osób musi, dorosłych, teoretycznie takich, które powinny być odpowiedzialne, musi być zaangażowanych w to, żeby można było skrzywdzić dzieci. Zatem jakie świadectwo wystawia nam stan psychiatrii dziecięcej w Polsce? To jest po prostu, słuchajcie, to jest po prostu nieprawdopodobne, że rząd PiS w takich okolicznościach i wobec takich faktów postanowił nie wspierać już finansowo telefonu zaufania, prowadzonego zresztą przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, której serdecznie gratuluję tej działalności. Zabiera się pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na Pegasusa, do którego zaraz przejdę, ofiarom przestępstw. Fundusz, który miał pomagać ofiarom przestępstw
i w ustawie powołującej Fundusz do Życia są wyodrębnione konkretne przypadki, na które można przeznaczyć pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, po czym władza PiS dopisuje ministrowi sprawiedliwości dopisek, że może on wedle swego widzimisię mimo to przeznaczać środki na co chce, zgodnie z swoją wolą. Czyli mamy, jak o tym mówił dziś na komisji senackiej senator Borowski, wyodrębnione środki, na które można przeznaczyć pieniądze, a potem przychodzi minister Ziobro i wydaje na co chce. Czyli prywatny fundusz ministra Ziobry. A teraz pieniądze dla dzieciaków. Na infolinię dzieciaków rząd zlikwidował. To jest wstyd. Chcę powiedzieć też jedno, zanim przejdę do Pegasusa. Nie potrzebujemy takiego rządu. Nie potrzebujemy rządu. Na co my płacimy podatki? Proszę Państwa, to jest pytanie, które każdy obywatel i każdy dziennikarz powinien zadać sobie w tej chwili. No bo albo niech rząd się sam wyżywi, zlikwidujmy w ogóle podatki, niech ludzie, którzy chcą być w rządzie, zrzucają się po prostu ze swoich pensji na swoje stanowiska i płacą sobie te wynagrodzenia nawzajem, a my, ludzie, Polacy, będziemy w ramach swojej kasy, będziemy robić zrzutki i będziemy załatwiać sprawy, tak jak robimy to ze sprzętem medycznym dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czy tak jak zrobiliśmy to wczoraj, ratując telefon zaufania dla dzieci, tylko wtedy po co nam rząd? I co najważniejsze, dlaczego my musimy wyręczać rząd w zadania, które on ma obowiązek robić z pieniędzy z naszych podatków? Bo my nie płacimy podatków po to, żeby robić politykom PiSu czy jakimkolwiek innym dobrze, mówiąc kolokwialnie. My płacimy te podatki po to, żeby władza publiczna wydawała je na załatwianie takich spraw jak telefon zaufania. Właśnie po to, żebyśmy my nie musieli się tym zajmować. Skoro my musimy się tym zajmować, to dla mnie oznacza to postawienie znaku zapytania przy sensowności działania całego rządu. Znaczy, ten rząd nie ma sensu i każdy rząd, który będzie pozwalał, żeby obywatele załatwiali, żeby musieli załatwiać sami takie rzeczy, po prostu nie ma sensu. Cieszę się, że udało się uratować telefon zaufania i to jest ta dobra wiadomość. W ogóle w dzisiejszym felietonie jest dużo dobrych wiadomości, ale równocześnie nie byłabym sobą oczywiście, gdybym nie zadała pytania. Świetnie, ale ile jest takich rzeczy, o których nie wiemy jak telefon zaufania i się nie dowiemy, bo one się nie przebijają w tym multipleksie, w tej galerii informacyjnej, w tym milionie różnych spraw i rzeczy, którymi żyjemy i które zajmują codziennie naszą świadomość. Prawdopodobnie jest dużo takich spraw i wielu ludzi pozostanie bez pomocy, ludzi, którym pomóc powinien rząd, bo ma taki obowiązek, bo do tego wynajmujemy urzędników państwowych. Często, zbyt często ostatnio zapominamy, że urzędnicy państwowi to nie są nasi panowie, a my zgodnie z popularną w Polsce tradycją XVI-wiecznego folwarku nie jesteśmy ich sługami. Polityk to nie jest odpowiednik dawnego ekonoma, który stał z batem nad chłopem, czyli nad nami, obywatelami, i lał tym batem w cztery litery, żeby chłop pańszczyźniany szybciej pracował. Nie, proszę Państwa, czuję się w obowiązku przypomnieć, że w nowoczesnych państwach, no w przypadku Polski słowo nowoczesne jest trochę na wyrost, ale aspirowaliśmy przed PiS-em do tego, dlatego używam tej frazy, w nowoczesnych państwach jest odwrotnie. Politycy są sługami obywateli, są usługodawcami może bardziej, no właśnie nowocześniej powiem, obywateli. To oni są wynajmowani przez nas do wypełniania konkretnych zadań, na które my dajemy swoje pieniądze. Oni tego nie robią. Dzieciaki polskie są naprawdę w zapaści. To jest odbicie stanu państwa polskiego, polskiej edukacji, psychologii i psychiatrii dziecięcej, też zagonienia rodziców, braku świadomości także, no bo przecież ta edukacja od zawsze jest zła i przed nami w ogóle debata na temat polskiej szkoły. A to jest odrębny temat, który warto poruszyć w odrębnym felietonie. Proszę Państwa, Pegasus. Słuchałam dzisiaj zeznań Mariana Banasia. Tak, teraz jest przerwa na łyczka kawy. Spójrzcie, jaki mam świetny napis na kubeczku. Codziennie jak spojrzę na ten kubeczek, opowiadałam Wam kiedyś jego historię romantyczno-miłosną. No to czuję się fantastycznie i od razu wyzwalają mi się endorfiny i polecam. Jako doktor Eliza, sarkazm taki życzliwy oczywiście przypisuję, coś co wyzwala endorfiny każdego ranka, proszę Państwa, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w naszej pięknej ojczyźnie. Teraz przechodzę do Pegasusa. Wysłuchałam zeznań Mariana Banasia.
I wysłuchałam tego, co mówili senatorowie na komisji badającej przypadki inwigilacji w Polsce. Świetnie, że działa ta komisja. Działanie tej komisji, działanie Najwyższej Izby Kontroli i działanie niezależnych mediów, które, bo artykuły medialne poprzedziły w ogóle kontrolę Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli wiele kontroli przeprowadziła, także dotyczących Pegasusa. Dlatego, że wcześniej dziennikarze o tym napisali. Cała sprawa z Pegasusem zaczęła się od dokumentu w TVN24. To dziennikarze powiedzieli, że najprawdopodobniej władze PiS mają system Pegasus, którego mogą używać do inwigilacji także opozycji politycznej. Przypominam, że politycy PiS zaprzeczali właściwie do niedawna, kiedy to wyszedł Jarosław Kaczyński i z właściwą sobie lojalnością wobec swoich ludzi, wobec państwa polskiego i wobec wszystkich oznajmił, że no, inwigiluje się obywateli wbrew temu, co mówił Mariusz Kamiński, Maciek Wąsik i wielu innych urzędników i polityków PiS. Zaznaczam to dlatego, że bardzo dzisiaj się ugłaskali po piórkach senatorowie, mówiąc, i niektórzy dziennikarze później komentując tę komisję, jaką wspaniałą robotę robi NIK i senacka komisja. Tak, ale ja przypominam, że wspaniałą robotę na początku, dzięki której ta innych wspaniała robota była możliwa, zrobiły media. Ale tak, ogólnie obraz senackiej komisji to jest obraz tego i żywy przykład tego, jak bardzo potrzebne są w każdym kraju instytucje kontrolne i jak bardzo bez instytucji kontrolnych zawsze istnieje ryzyko i po PiS-ie ono też będzie istniało i zawsze wszędzie istnieje takie ryzyko, że grupa autokratycznych polityków przejmie władzę, że grupa polityków posługujących się bezprawnymi, nieprawymi, przestępczymi metodami będzie chciała przejąć kraj i zniewolić jego obywateli, zamieniając system demokratyczny na autorytarny, a później może i totalitarny, kto wie. Powiedzą Państwo, że autorytaryzm i totalitaryzm to są tylko natężenia tego samego systemu. Jeżeli to jest taki przedział, to tutaj jest autorytaryzm, tu jest totalitaryzm. Im bardziej totalitaryzm staje się ostry, tym bardziej zmierza w stronę totalitaryzmu. Więc to jest tylko kwestia skali, czy nazywamy jakiś ustrój autorytaryzmem, czy totalitaryzmem. Prezes Marian Banaś posiada dar wymowy, mówił jasno i konkretnie, jasno powiedział, że inwigilacja systemem Pegasus była nielegalna, że nie można tego robić, jest nielegalna, nie można tego robić. Powiedział, że wezwie przed oblicze Najwyższej Izby Kontroli Jarosława Kaczyńskiego i że zgodnie z przepisami prawa żaden urzędnik państwowy nie może odmówić stawiennictwa, jeśli jest wezwany przez Najwyższą Izbę Kontroli. Bardzo jestem ciekawa reakcji Jarosława Kaczyńskiego na wezwanie. Zobaczymy, czy pokaże, to jest oczywiście ironiczne pytanie, bo sądzę, że znam odpowiedź. Zobaczymy, czy Jarosław Kaczyński pokaże szacunek dla Konstytucji Polskiej i dla Najwyższej Izby Kontroli. Nie podobało mi się jedno. Zawsze szukam, proszę Państwa, słabości systemu, bo uważam, że system każdy jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Dlatego moją rolą jako publicystki jest szukanie dziury w całym. Nawet jak chwalę, to szukam dziury w całym. Nie podobało mi się jedno, że miałam wrażenie, że Marian Banaś robi sobie niestety przy pomocy niektórych senatorów Koalicji Obywatelskiej, nie będę wskazywać palcami, PR. To znaczy dobra obecna działalność Mariana Banasia mi się również podoba. Doceniam, co mówiłam już wcześniej, charakter tego pana. Doceniam jego, przewrotnie to teraz mówię, umiejętność obrony siebie nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach, no ale w przeciwieństwie do niektórych senatorów obecnych na komisji nie zapomniałam o różnych szemranych interesach pana Banasia, nie zapomniałam o, co też mogliśmy widzieć w reportażach medialnych, kontaktach z półświatkiem, nie zapomniałam o dziwnym wynajmie mieszkań i śmiesznie małych podatkach. To wszystko są sprawy do wyjaśnienia, one nie zostały wyjaśnione. I teraz robienie z Mariana Banasia, mnóstwo komplementów, zawsze był pan takim wspaniałym urzędnikiem państwowym, nigdy nie było cienia wątpliwości, że jest pan fantastyczny. I Marian Banaś, który usiłuje, uśmiecham się, bo to śmieszne w gruncie rzeczy. No ja niestety, jak już się wie o tych mechanizmach i się je widzi, to nie można ich odzobaczyć, zatem dzielę się z państwem. I Marian Banaś, który ewidentnie próbuje upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, to znaczy skrytykować PiS, który go gnębi, ale też napisać od nowa swoją historię, bo Marian Banaś mówi, to wszystko, co mnie spotkało, te wszystkie złe rzeczy, które słyszeliście o mnie Państwo w mediach,
No to jest robota PiS. Oni nie chcieli, żebym został prezesem NIK-u. Oni to zrobili. No nie, panie Marianie Banasiu. No PiS bardzo chciał, żeby został pan prezesem NIK-u. PiS na to pana stanowisko powołał. PiS później zaczął panu bruździć, ale pana historię zaczął wyciągać nie PiS, tylko znowu niezależne media. Były też dziwne niespójności w tym, co mówił. Banaś mówił, że Pegasus go inwigilował, ale na pytanie jednego z senatorów, czy wobec tego zwróci się do naukowców z Citizen Lab. No, powstaje dla mnie pytanie, dlaczego nie zrobił tego do tej pory, żeby potwierdzili, że Pegasus go inwigilował, że inwigilowano go Pegasusem, powiedział, że miał jakąś starą Nokię, a teraz to no, na pewno to zrobią, ale no, jakoś dla mnie tutaj odpowiadał niespójnie i moim zdaniem dorabia sobie Marian Banaś legendę i no ja bym jednak tego nie robiła, drodzy senatorowie, dlatego że fakty w sprawie Pegasusa mówią same za siebie. Rząd PiS dopuścił się przestępstwa i już to widzimy, już to potwierdzają niezależni naukowcy, Amnesty International, już to wiemy, już to mówią eksperci. Pegasus to nie jest, jak już wyjdzie na jaw, że się go używa, nic tak skomplikowanego, wiadomo jak on działa i są eksperci, którzy mówią o tym, jak on działa, więc jak już wiemy, że go mamy, to wiemy, że on był używany bezprawnie i wiemy, że wobec osób, wobec których nie było podstaw, żeby go używać, go używano, więc tutaj no, cenne są słowa pana Mariana Banasia jako potwierdzenie tego stanu rzeczy, no ale też nie róbmy Polakom wody z mózgu, bo też takie robienie Polakom wody z mózgu stoi u podstaw wyborczego zwycięstwa PiSu i stoi u podstaw tego, że w Polsce do władzy dorwali się autorytarni politycy. W Polsce zawsze się nie mówiło jak jest, tylko się mówiło jak nie jest i robiło jakieś dziwne laurki. No mówmy jak jest. Dziś jest tak, że Marian Banaś mówi z sensem i robi z sensem, ale ma sprawy w przeszłości, które wymagają zbadania i które wcale nie czynią z niego kryształowej postaci. On sam, jak skończy być prezesem NIK-u, powinien stać się obiektem badań niezależnej prokuratury. I to jest dla mnie oczywiste, a być może i służb specjalnych. I to jest dla mnie oczywiste. I żadna narracja, i żadne zasługi, i żadna wielka ilość raportów znakomitych niewątpliwie, bo to chcę powiedzieć jasno, ponad wszelką wątpliwość kontrolerów NIK-u nie zmieni biografii samego Banasia, więc no proszę Państwa, nie róbcie nam wody z mózgu i ja Państwu z obowiązku dziennikarskiego przypominam, że ja wiem, że jest w nas wszystkich dążenie do takiego westernowego świata. Ja sama za to kocham westerny, żeby wszystko było czarno-białe, ale w życiu wszystko nie jest czarno-białe. Źli ludzie albo ciemne postaci robią czasami dobre rzeczy, dobre czyny, a dobrzy teoretycznie ludzie zdarza im się robić złe rzeczy. Tak to jest wymieszane i z tym trzeba żyć. I to też trzeba widzieć. Jeżeli z rządów PiSu nie wyniknie także dla dziennikarzy taka lekcja, żeby przestać wreszcie robić te cholerne laurki, których już nie znoszę, nie trawię, że naprawdę nie wiem, jak długo Polska będzie takim dziennikarskim skansenem, w którym zawsze musisz być za kimś albo przeciw, popierać jedną stronę, a nie popierać drugiej, jednym wystawiać laurki, a drugim nie, w zależności od okoliczności. Jeżeli tak będzie, to nigdy nie wyjdziemy z tego trójkąta dramatycznego tej narracji publicznej, w którym jesteśmy. Nigdy nie wyjdziemy poza tę infantylną debatę publiczną. No, jest tak, że Banaś nie jest ideałem i bardzo proszę prezesa NIK-u, żeby nie używał komisji do wybielania się. Ale ogólnie klimat zmienił się na lepsze, w Polsce zrobiło się mniej duszno, wychodzą na jaw różne machlojki i przestępstwa PiSu. Nie mają na tę okoliczność członkowie obozu rządzącego spójnej narracji, chociaż na koniec już, żeby nie było tak różowo, nie wiem, czy Państwo widzieli na stronie głównej Onetu, jest sondaż, w którym widać, że pierwszy, wyskoczyła mi właśnie informacja, że Paweł Kukiz powiedział, że chucpy w Sejmie to wyraz odurzenia alkoholowego. No pewnie wie, co mówi, bo złośliwi twierdzą, że jest ekspertem. Proszę Państwa, był dziś sondaż, zgodnie z którym Mateusz Morawiecki jest tym politykiem, którego największym zaufaniem darzą Polacy. Andrzej Duda, proszę Państwa, jest przed Rafałem Trzaskowskim, jest też bardzo wysoką, ma pozycję. Czyli Polacy ufają Mateuszowi Morawieckiemu i Andrzejowi Dudzie. Nie mam pytań, proszę Państwa. Ale mam nadzieję, że dzisiejszy felieton był pozytywny. I tym razem kończycie go pijąc kawkę i uśmiechając się. Oczywiście śledzimy wszyscy, jak sądzę, Pegasusa, śledzimy to, co się dzieje w Polsce i za dni kilka się zobaczymy. Miłego dnia, zróbcie spacerek, idźcie na spacerek, bo przynajmniej w Warszawie świeci piękne słońce. Do zobaczenia.
Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Eliza Michalik. Zostań moim patronem.